siema. Kolejny dzień z dachem, już czwarty. W piątek był majster, czytajcie brat, który pomógł dość sporo. Ogarniam mocno temat, bo on pracuje zawodowo jako dekarz. No i ja mogłem trochę odpocząć, bo robiłem za pomocnika. Ogarnęliśmy z dwóch stron czołóweczkę i pierwsze łaty. Z tej strony jeszcze trzeba wyrównać łatę oraz wyrównać czołówkę, z drugiej strony tylko wyrównać czołówkę. Także w pierwszej kolejności zabieram się za tą robotę. To wygląda deska czołowa o grubości 4 cm. Standardowo chyba robi się ją z deski o grubości 3,2. Tutaj była wzięta grubsza deska, a żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ją pokręci. Byłem w sklepie, kupiłem długie wkręty, którymi dzisiaj ją przymocuję. No i wyrówna się. Generalnie prosta robota. Bierzecie wymiar dachu, jaki wam wychodzi. Znaczycie żyłeczkę, od żyłeczki piony, znaczycie na krokwiach, ścinacie krokwie, mocujecie deskę i macie deseczkę. Prosta robota, aby nie walnąć się z wymiarem. Trzeba mieć na uwadze to, że pierwszy rozstaw łat zawsze jest brany wymiar od dołu łaty do góry łaty. Standardowo robi się tak, żeby ta dechóweczka wystawała parę centymetrów, żeby wchodziła w rynnę, tak żeby woda, która będzie spływać z dachówki, wpadała do rynny, a nie żeby jeszcze obijała się o pas narynnowy. Biorę się za równanie łaty. Ona jest tylko przybita gwoździami, trzeba ją podnosić i powkładać klineczki. Trzeba pamiętać, aby wszystkie klinki połapać gwoździami, żeby one z biegiem czasu się nie poobsuwały, bo wiadomo, to drzewo wyschnie. Ta przestrzeń między kontrolatą a łatą ulegnie zmianie, prawdopodobnie się powiększy. No i dzięki temu, że gwoździa damy w klinka, to ten klinek nam nie opadnie i będzie się to trzymało kupy. Trochę zabawy przy robocie musi być, wiadomo. Dobra, wystarczy tej przerwy. Najgorzej, bo słońce wychodzi. Biorę się, kończę tą stronę i będę przychodził na kolejną. I łacenie. Nie wiem, ile dzisiaj zrobię, bo powiem szczerze, że po pierwszym dniu, jak cały dzień łaciłem, to potem dwa dni strasznie bark mnie bolał. Cholera. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj trochę równania będzie, też minimalnie, ale coś tam trzeba podłożyć. Także stawiam kamerę i jadę, zobaczymy, jak dużo tego będzie.
pierwsza strona wyłacona, słońce strasznie świeci mocno. Czas zajść, chyba się nawodnić i idę na drugą stronę. Zobaczymy, ile dziś się uda zrobić. Fajnie byłoby, gdybym do połowy dał radę wyłacić, byłbym zadowolony, to jutro bym skończył. No i do końca tygodnia będę równał, a potem zajmiemy się wiatrownicami i obróbkami. No spokojnie, myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia już dachówka będzie mogła swobodnie przyjeżdżać i przy dobrych wiatrach tak naprawdę to nawet pod koniec przyszłego tygodnia będzie zamknięcie dachu, ale to zobaczymy. Jestem umordowany strasznie. Nie lubię takiej pogody, za gorąco dla mnie jest. Ale jestem dumny, kawał roboty odwalone. Tutaj tak to wygląda. Pierwsze łaty tutaj rozbiłem po długości. Będzie wygodniej jutro robić. Do następnego.